No co, lokal spełnia wymogi przeciwpożarowe, ma wystarczającą ilość wyjść ewakuacyjnych, spełnia kryteria sanepidowskie. Dokumenty są w porządku, no. Instalacje, stan techniczny, Arek, wszystko jest tip-top, tak jak ci mówiłem. Znaczy, tu mam takie podstawowe rzeczy, tytuł prawny do lokalu, zgodę wspólnoty, a i co ważne, mamy licencję na odtwarzanie muzyki. No i dobrze, ja już tutaj widzę powitalną imprezę dla moich przyjaciół. Addiction 2, wyobrażasz to sobie? Tak. Moi przyjaciele, zajęte wszystkie loże, znajomi, za barem, tutaj pokaz barmanów, tam scena dla moich kumpli, na gitarze będą grać utwór moim przyjacielu o Irasie, nie? Ale byłoby fajnie. No to widzę, że pan jest zdecydowany. No myślę, że tak, no. Fajne miejsce, wyposażenie, cena. Dobra, to mega okazja, no. Poczekaj chwilę. Pan co, ja się muszę jeszcze chwilę zastanowić. Ja idę na zaplecze, spisać liczniki. Dziękuję. Arek, ale nad czym tu się zastanawia? No podpisuj to umowę, zanim cię ktoś uprzedzi. Arek, słyszałeś? Ilu facet ma chętnych? Słyszałem, no. Co się tak podpalasz? No? Podpalasz się, bo to jest perełka. Sam wiem, że marzysz o czymś swoim, Arek. Mówiłeś nawet o tej imprezie tu, powitalnej. Wiem, mówiłem, no. Tato, fajnie było przez chwilę pomarzyć, ale teraz jest czas Lucy. Studia, dwie prace, no nie dźwigniemy tego. Nie. Cholery, jesteś facetem czy nie, Arek? Przede wszystkim, tato, jestem ojcem. Rozumiesz? Jak ja byłem mały, to ciebie i mamy w ogóle nie było w domu, bo byliście zajęci swoimi sprawami. Co się takiego stało? Tak strasznie źle na tym wyszedłeś? Nie chcę tego dla swoich dzieci. Jezu, mówisz o tym tak, jakby ci jakaś krzywda stała, no. Stałeś się samodzielnym facetem. Podejmuj samodzielne decyzje. Wiesz co, i tu masz rację. Tak zrobię. Jak? Wie pan co, lokal jest świetny, podoba mi się. I normalnie bym go wziął, ale niestety muszę zrezygnować. Mam inne priorytety. Wie pan co, bardzo przepraszam. Zawracanie głowy. Do widzenia. Przykro mi, ale dziękuję, że pan się pofatygował. Do widzenia. Do widzenia.